Jesteśmy na stadionie Elbląskiego Klubu Piłkarskiego Olimpia Elbląg. To na tej murawie, z różnym skutkiem, grają nasi piłkarze. Dzisiaj pragniemy przedstawić 12 zawodnika, który podczas każdego spotkania siedzi na trybunie. Mowa o elbląskich kibicach. Kim oni są? Pojawiły się różne mity na ich temat. Dziś postanowiliśmy je sprawdzić. Być kibicem znaczy być wierny klubowi, barwom klubowym, mimo porażek, mimo jakichś przeciwności losu. To jest też dla mnie, tak prywatnie, to jest pamięć o historii klubu, o historii jakiejś grupy kibicowskiej oraz dbanie o te przyszłe pokolenia, które będą tworzyły czy subkulturę kibiców, czy klub jako klub. Czyli zachowanie pewnej ciągłości między tradycją a przyszłością. To jest dla mnie bycie prawdziwym kibicem. Dopiero chyba niedawno zrozumiałam, że czy przegrywamy, czy wygrywamy, to jestem za klubem całym sercem. Prawdziwym? Że przychodzi jak i nie wiedzie się drużynie i pomaga jej kibicowaniem, a jak wygrywa, to tym bardziej się cieszy. No i prawdziwy kibic ma tą kartę kibica, którą trzeba kupić. Nieduży wydatek. Prawdziwy kibic jest ze swoją drużyną na dobre i na złe. Przychodzi na każdy mecz, niezależnie od tego, czy drużyna wygrywa, czy też przegrywa, czy jest na pierwszym miejscu w tabeli, czy na ostatnim. Prawdziwy kibic jest z drużyną zawsze. Mamy wspaniały klub. Trzeba zagrzeć go do walki. Na stadionie spotykamy wieloletnich fanów piłki oraz tych, którzy dopiero uczą się kibicować. Widząc dzieci, nie sposób zastanowić się, czy to odpowiednie dla nich miejsce, wszak tyle słyszymy o regularnych walkach kibiców na stadionach. Czy zatem jest tu bezpiecznie? Są tu rodziny z dziećmi, przychodzę na mecze powiedzmy od 2 lat, no to widzę tutaj i małe dziewczynki, i małych chłopców, całe rodziny. Tak, szczególnie w Elblągu mamy w tym momencie kilka kamer na stadionie dobrej jakości, jesteśmy moim zdaniem w najbezpieczniejszym miejscu w Elblągu w tym momencie, bo nigdzie nie ma na przykład takiej liczby kamer, takiej liczby funkcjonariuszy ochrony, policji, więc stadion jest jak najbardziej bezpieczny. Gdyby nie było bezpiecznie, to by mnie tutaj teraz nie było. Olimpia Elbląg to nie tylko zawodnicy, trenerzy, działacze, to także, a może przede wszystkim, kibice. Zawodnicy i trenerzy zmieniają się jak w kalejdoskopie, a kibice trwają przy drużynie bez względu na to, czy wygrywa, czy nie. Przy elbląskim klubie prężnie działa Stowarzyszenie Kibiców. Jego członkowie dbają o oprawę i doping podczas każdego meczu ukochanej drużyny. Oprawa jest to zaprezentowanie różnego rodzaju akcesorii, które upiękniają jak gdyby mecz, czyli wszelkiego rodzaju flagi, balony, zakazana pirotechnika, flagi na płocie, konfetti, serpentyny, wszystko to, co upięknia spotkanie na trybunach. Olimpia w karnych przegrała z Arką Gdynia i tym samym straciła szansę na grę o Puchar Polski. Kibice opuszczali stadion w minorowych nastrojach. Nie odpowiadali nawet na zaczepne okrzyki kibiców Arki. Kibicem to się być całe życie, albo się nie jest wcale, nie? Kochać swoją drużynę, jeździć na dobre i na złe. Jeździliśmy od klasy A do klasy C, po wszystkich wioskach i tak dalej. Jeździliśmy na dobre i na złe z Olimpią. Kochałem ten klub, to jest dla nas klub, to jest nasza druga rodzina jakby. Nikt nikomu nie ma pretensji, jesteśmy na dobre i na złe z klubem. Jak mówię, klub to jest nasza druga rodzina, gdzie zarządzają nasi koledzy, którzy też są kibicami. No, musimy dać szansę temu klubowi, którzy... Szkoda, że my zadowoliliśmy ich wynikiem tutaj, no niestety po dobrej grze, ale brakło czegoś znowu, tym razem rzutach karnych zawiedliśmy, ale doping był wspaniały i oby tak część. Kim inaczej gra się zawodnikom, że i widać na trybunach tylu naszych fanów. Naprawdę, no dzisiaj byli naszym 12 zawodnikiem. Przykro mi, że niestety nie udało się wygrać, no ale byłem pod wrażeniem dzisiaj i oby na każdym meczu tak dopingowali jak dzisiaj.